Istnieje szereg metod, które możemy wykorzystać do ochrony naszych upraw. W gospodarstwach ekologicznych będą to głównie ukwiecone miedze czy łąki kwietne, na których odżywiają się organizmy pożyteczne. Organizmy, które nalatują na uprawy sąsiednie i tam regulują poziom szkodników. Rolnik konwencjonalny może mieć do czynienia z preparatami biologicznymi, które również pochodzą ze środowiska. Są to pożyteczne bakterie, pożyteczne grzyby, pożyteczne nicienie, ale cała grupa organizmów latających, błąkówek, owadów, które możemy wykorzystać do walki biologicznej. I w ten sposób w jakiejś mierze zachować tą równowagę ekologiczną w środowisku. Istnieje wiele korzyści ze stosowania metod, o których wspominałem. Przede wszystkim kwestie ekonomiczne. Dzisiaj w rolnictwie musimy uwzględniać grę rynkową. Preparaty i metody, które wykorzystujemy w rolnictwie konwencjonalnym, czy tradycyjnym i ekologicznym, to metody tańsze, gwarantujące uzyskanie produktów o wartościach większych z punktu widzenia wartości biologicznej, natomiast tańsze preparaty. Jeśli chodzi o środowisko, bez wątpienia tutaj te korzyści są ogromne, dlatego że metody te możemy stosować w sposób długotrwały, bez skutków środowiskowych. Trzeba również zwrócić uwagę na kwestie zdrowotne. Sam człowiek odżywiający się żywnością wyprodukowaną metodami biologicznymi czy ekologicznymi dostaje produkt bezpieczny, dostaje produkt o wartościach zdrowotnych, prozdrowotnych. Stąd nie ma alternatywy innej niż korzystanie z arsenału, który podpowiada nam sama natura. Na początku obserwowałem, jakie są skutki moich działań. Zauważyłem, że stosowanie herbicydów wpływa na rozbudowanie mszyc. Pojawił się kolejny problem dla mnie. Później poznałem organizmy, które odżywiają się tymi mszycami. Zauważyłem, że wymagają innej kwiecistości, kwiecistości wokół upraw. Skoro dostosowałem już zespoły gatunków kwietnych dla rączyc, gąsieniczników, zapylaczy, zacząłem je hodować. Okazało się, że można wspaniale wykorzystywać te organizmy do walki biologicznej i zapylania roślin, hodując je wokół upraw. Dzisiaj wiem, że wymaga to oczywiście dużej wiedzy i mam nadzieję, że rolnicy będą chcieli pozyskać tą wiedzę, jaką można posiąść z obserwacji środowiska. Jest to klucz do w ogóle rolnictwa przyszłości. Rolnictwo ekologiczne jest podstawowym elementem, które równoważy różne procesy, zarówno kwestie gospodarcze, środowiskowe i ujmuje również człowieka w tym środowisku. Sądzę, że stwarza szansę, w ogóle stwarza szansę na rozwój godny człowiekowi. Czyli taki rozwój, który w pełni zaspokaja jego potrzeby estetyczne, bytowe, środowiskowe, jest kluczem w zasadzie do rozwiązywania problemów lokalnych. Stąd znajduje ogromne tutaj wsparcie dla regionów i stanowi również element, kluczowy element rozwoju gospodarczego, środowisk lokalnych.